Każdego rana budzi się europejskie, współczesne i przytulne Wilno, które słynie ze wspaniałej starówki i przyjaznych ludzi. Historyczne centrum miasta zostało uformowane tam, gdzie Wielenka wpada do Wilii. W niegdysiejszej Dolinie Świntoroga wyrósł zespół zabudowań zamkowych. Tworzyło się miasto. Zachowane do dziś budynki pozwalają poczuć wielki duch przeszłości. Od czasów pierwszej wzmianki Litwy przed 1000 lat kraj przeżył trudny okres tworzenia się. Przechodząc obok najbardziej znanych miejsc Wilna można uczyć się na żywo historii państwowości. Czasy Wielkiego Księstwa Litewskiego i słynne rody Paców, Radziwiłłów, Sapiechów, Chodkiewiczów, a także prace przez nich wykonane, pamiętają zachowane na Starówce pałace. Właśnie tu zamieszkali niegdyś władcy Litwy. Wilno od zawsze było miastem gościnnym, otwartym i tolerancyjnym. Dlatego zostało też miastem wielonarodowym i wielokulturowym. Swoje życie spędzili tu i tworzyli słynni rabinowie, uczeni judaiści. W ciągu 700 lat Żydzi stworzyli tu bogatą kulturę. Nie bez podstaw więc Wilno było nazywane Jerozolima Północy. Kościoły, zakony, pomniki świadczą o wspólnej przeszłości narodów litewskiego i polskiego. Do dziś do Wilna wyruszają pielgrzymki, by zobaczyć cudowny obraz Matki Bożej. W samym sercu miasta urządzili się kiedyś niemieccy zakonnicy, kupcy, rzemieślnicy, architekci. Ważny wkład w życie miasta, jaki po sobie pozostawili, upamiętnia dziś nazwa ulicy niemieckiej. Zachowane do dzisiaj prawosławne cerkwie urozmaicają panoramę Wilna, przywołując spuściznę kultury rosyjskiej. Wileńskie parki zapraszają lubiących przyrodę i spragnionych spokoju. Spacer wileńskimi dolinami otworzy niepowtarzalne widoki natury. Przechodząc się uliczkami i skwerami miasta, można poczuć jego artystyczną duszę, odkryć najbardziej romantyczne zakątki, poznać inne Wilno. Wilno sławią święta piosenki i tańca, rozbrzmiewająca na żywo muzyka na ulicach i w skwerach. Jest to miasto, w którym muzyka tworzy święto.